Cześć, jestem Marek Sąsiadek i dzisiaj opowiem Wam o trendach i nowościach w snowboardingu na ten sezon. Cały dzień spędziłem na stoku, teraz wróciliśmy do studia i chciałem Wam powiedzieć o szczegółach, tak naprawdę o nowościach sprzętowych na ten sezon. Zaczynamy oczywiście od firmy Liptech. Nikogo to chyba nie dziwi. W ogóle firma Liptech swoje początki ma w roku 1977, założona przez Mike'a Olsona. Wiele przełomowych technologii typu rocker między wiązaniami, typu pofalowana krawędź Magna Traction. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o dwóch deskach, jakie tutaj przygotowaliśmy dla Was. Pierwsza to w imię tego, że mamy bardzo dużą modę w snowboardzie, jeśli chodzi o profil camberowy, więc chciałem Wam pokazać deskę E-Jack Knife, tak zwany promodel Erika Jacksona, świetnego freeridera i freestyle'owca. I to jest deska tak naprawdę dla bardzo dobrze jeżdżących snowboardzistów. Naprawdę musicie bardzo dobrze jeździć, musicie mieć mocne nogi, szybka jazda, przy tym jakieś skoki, snowpark, ale tylko jeśli chodzi o skocznie, zero rally, to jest deska dla Was. To jest tak zwany profil C3, w Liptechu oznacza to, że mamy bardzo minimalny rocker między wiązaniami, z tym, że kiedy deska jest na śniegu, wygląda jakby była stricte camberowa. I przez to tak naprawdę uczucie jest takie, jakbyśmy jeździli na bardzo, bardzo agresywnej desce camberowej, ale przy małej prędkości zostaje nam troszeczkę luzu, jeśli chodzi o manewrowanie. Z tym, że tak jak zastrzegam, jest to bardzo wymagająca deska i polecana tylko dla zaawansowanych riderów. Drugą deską, której dzisiaj chciałem powiedzieć z Liptecha, Liptech Orca. To jest hit, który wyszedł, pojawił się 3 lata temu. Deska teoretycznie freeride'owa, tak zwany shortboard, czyli tą deskę dobieramy od 3 do 6 cm krótszą niż normalnie, jako że mamy wiązania przesunięte do tyłu, mamy duży, długi nose, poszerzany. Deska niesamowicie płynie w puchu. Jesteśmy akurat w szczyrku, manewrowanie tutaj między drzewami jest po prostu na tej desce dziecinnie proste. Drugą sprawą jest taką, że jako efekt uboczny okazało się, że deska niesamowicie jeździ na stoku. Jest ona zrobiona w technologii C2, czyli mamy rocker między wiązaniami, poza wiązaniami deska jest wygięta w camber. Jak na taką hybrydową konstrukcję, deska po prostu robi niesamowite rzeczy. W zeszłym sezonie wszystkie zawody szybkościowe zostały wygrane na tej desce. Dodatkowo oczywiście dostajemy pofalowaną krawędź Magna Traction, która wspomaga nas przede wszystkim na lodzie. I dla mnie jest to zdecydowanie hit sezonu. Okej, wracam do Was z Capitą. Jeśli nie znacie tej firmy, to musicie naprawdę nadrobić zaległości, ponieważ Capita od paru lat jest jedną z najpopularniejszych, najfajniejszych firm na świecie. Mają super fajną fabrykę, bardzo ekologiczną oczywiście, aczkolwiek ta jest naprawdę ekologiczna w Austrii. Wszystkie deski są ręcznie robione, jest to sprzęt bardzo wysokiej klasy. Wybrałem dla Was dwie deski tak naprawdę, ponieważ te dwa modele bardzo tak zapadły mi w pamięci. Pierwszy to oczywiście Capita Doha, czyli Defenders of Awesome, jeśli mój angielski mnie nie myli. To deska tak naprawdę dla przeciętnego i dobrego ridera, wyprodukowana w technologii camberowej pomiędzy wiązaniami. Następnie to, co fabryka w Austrii uwielbia, czyli płaski odcinek pod wiązaniem i dopiero camber. Co dostajemy za to? Dostajemy deskę, która świetnie jeździ na krawędzi i przodem i tyłem na tak zwanego switcha. Przy tym nie jest zbyt sztywna, nadaje się do freestylu i na stok, a przy tym rocker poza wiązaniami powoduje, że przy małych prędkościach, przy jakichś trikach, różnego rodzaju obrotach deska nie przeszkadza. Jest tak naprawdę Waszym przyjacielem na każdy sposób jazdy, poza jakimś ekstremalnym freeridingiem. Jeśli chodzi o bardziej ekstremalne rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o prędkość, to w tym roku mamy nowość w Capicie. Jest to tak zwana deska Mega Merz.
bazuje na allroundowym modelu Mercury, natomiast Mega Merc to deska, która wykorzystuje w tym momencie najnowsze osiągnięcia fabryki Kapity, jeśli chodzi o rdzeń drewniany, jeśli chodzi o karbon. Firma ta naprawdę świetnie radzi sobie z karbonem i robi to w niezłych pieniądzach. Dodatkowo mamy tutaj również kambera pomiędzy wiązaniami, natomiast od wiązań, co jest ciekawe, deska od razu staje się rockerem, ale w połączeniu z naprawdę dużą sztywnością, odpowiednim sidecutem, dostajemy deskę, która niesamowicie jeździ na krawędzi, nadaje się do dużych prędkości, dużych skoków, taki all mountain dla bardzo dobrze jeżdżących. Okej, jedziemy z rajdem, ale nie chodzi mi tu o rajdy samochodowe, tylko o firmę Ride. Bardzo technologiczna i zajawkowa firma z USA, która powstała bodajże w 1994 roku. Obecnie tak naprawdę z takimi firmami jak Liptech, Capita jest naprawdę mega na topie. I ma ona bardzo ciekawe dwie pozycje, z których jedna przede wszystkim wymaga wspomnienia, jest to Ride Warpik. Warpik tak naprawdę to jest deska, którą Ride, tak muszę przyznać, rozpoczął pewną modę w snowboardingu, robienia desek, gdzie po prostu wjeżdżasz na górę i twoja deska jest w stanie w każdym terenie zrobić wszystko. Ride Warpik bazuje po prostu na tym, że jest deską dyrekcjonalną, czyli jakby przód jest dłuższy niż tył, można tak powiedzieć. Wiązania mamy troszeczkę bardziej do tyłu. Z drugiej strony przód jest troszeczkę poszerzany. Z trzeciej strony mamy dość mocny sidecut. Mamy nowe ścianki boczne, które ułatwiają zmianę krawędzi, co było troszeczkę problemem, jeśli chodzi o Warpika w poprzednich latach. Teraz ta, według mnie, wada została wyeliminowana. I mamy super szybki ślizg, co powoduje, że Ride Warpik jest tą deską, gdzie naprawdę jesteś w stanie lecieć bardzo szybko w dół na każdym stoku, a po drodze zrobić jeszcze jakieś szybkie 360. Jeśli chodzi o poziom zaawansowania, nie tylko zaawansowani rajderzy, bardzo dobrzy rajderzy, ale również średnio jeżdżący jak najbardziej odnajdą się na Warpiku i pokochają być może jazdę na krawędzi, która nie dla każdego jest aż tak super atrakcyjna. Wielu z nas lubi skakać w snowparku, jeździć w puchu, a dzięki takim deskom jak Warpik będziemy uwielbiali jeździć na stoku. Drugą deską, tak naprawdę również świnką, że tak powiem zdrobniale, jest Ride Twinpik. Więc tak naprawdę dostajemy wszystkie zalety Warpiga, tylko w wersji twinowej. Twinowej, czyli przód jest taki sam jak tył, możemy sobie centralnie ustawić wiązania i w tym momencie ta słynna jazda na switcha, czyli tak zwanym tyłem, czyli na drugą nogę, staje się po prostu jeszcze łatwiejsza, co może się przekładać szczególnie w snowparku, na jakichś muldach. Powiem, że w puchu nie jeździcie na switcha, ale podobno są tacy, co też tak robią. Ja z nimi nie chodzę na deskę. Więc generalnie Ride Twinpik jest taką jeszcze bardziej freestyle'ową wersją Warpiga. Salomon wcale nie jest taki narciarski, jak nam się wydaje. Wyobraźcie sobie, że w teamie Salomona mamy Bode Merila i Dusty Henriksena. Dusty Henriksen, zwycięzca slopestyle'u X Games w 2021 roku. Pewno pamiętacie te double korki na cornerach, w obie strony, na obie nogi. Bode Merrill, jeden z najlepszych snowboardzistów, 720 one foot do góry nogami w puchu, człowiek, który robi rzeczy, które tak naprawdę powinny się kończyć ciężką kontuzją do końca życia, więc niesamowity team snowboardowy. Salomon w USA jest mega popularną marką, mega fajną. W Polsce Salomona jeszcze tak dobrze nie kojarzymy, jeśli chodzi o snowboardy, ponieważ przede wszystkim znamy narty, natomiast gwarantuję wam, że Salomon robi niesamowite snowboardy, ma niesamowity team, a jego wizerunek na zachodzie jest jak najbardziej nie narciarski, co oznacza, że jest po prostu fajny. Z Salomona mamy również dwie deski, o których chciałem powiedzieć. Pierwsza to Salomon Craft. Salomon Craft jest taką deską, o której tutaj jeszcze nie mówiłem, czyli deska tak naprawdę dla każdego. Początkujący i średnio zaawansowany. To jest deska po prostu freestyle'owa, kształt twin. Mamy delikatny kamberek pomiędzy wiązaniami. Później od razu rocker, żeby nam te krawędzie nigdzie nie przycinały. Deska nie jest za twarda. Tak naprawdę jest deska do wszystkiego. Jej ewentualne możliwości kończą się, kiedy zaczynamy po prostu jechać szybko na krawędzi i ta prędkość zaczyna wychodzić poza jakieś, nie wiem, umowne 80 km na godzinę. Rzeczywiście wtedy przydałoby się coś bardziej responsywnego. Natomiast do tego momentu, nawet w puchu, jeśli damy troszeczkę wiązania do tyłu, zrobimy sobie takiego twin directionala, deska jest naprawdę godna polecenia i każdy będzie czerpał z niej radość. Co do większej responsywności, mamy tutaj Salomon Hackknife. Salomon Hackknife to kształt tak zwany quad camber.
Tutaj mamy bardzo mocniejszy camber pomiędzy wiązaniami, delikatny rocker poza, deska jest sztywniejsza. Nazwa Hack to tak naprawdę po angielsku trochę rzucić się, zaryzykować. I to jest deska freestyle'owa, twinowa. Kiedy zaczynasz lepiej jeździć, kiedy te 80 godziny na stoku jest dla Ciebie dniem powszednim, kiedy zaczynasz skakać, chcesz po prostu deski do każdego zastosowania, lubisz jeździć na switcha, to jest deska dla Ciebie. Omówiliśmy deski, przechodzimy do butów. Buty oczywiście są kluczowym elementem sprzętu snowboardowego, bo to jest tak naprawdę podstawowy łącznik pomiędzy Wami i deską snowboardową. Ważniejszy tak naprawdę niż wiązanie. Zacznijmy od firmy DC. Firmę DC chyba wszyscy znacie. Ken Block, deskorolka od 20 lat, mega historia. Od wielu lat robią również buty snowboardowe. Mamy dla Was trzy modele. Pierwszy, który wybrałem, który jest bardzo podstawowy dla początkujących, ale nie możemy zapominać o tych z Was, którzy jednak zaczynają dopiero przygodę ze snowboardem. Mamy model Face. To jest model sznurowany, co powoduje, że jest butem bardzo miękkim przez to, a także przez to, jaką ma wkładkę wewnętrzną. Dlatego łatwo się w nim jeździ na początku. Wybacza błędy, kiedy gdzieś źle zginacie nogę. On nie daje o tym od razu znać desce i po prostu łatwiej się jeździ. But jest lekki, podstawowy, cena jest fajna. Myślę, że na pierwsze 2-3 lata przygody ze snowboardem jest to idealna pozycja, jeśli chodzi o ofertę DC. Drugim modelem męskim jest model Control. Tutaj widzimy takie te kółeczka śmieszne, to jest ten słynny system BOA, który jest bardzo popularny obecnie, jeśli chodzi o buty snowboardowe. Tutaj mamy ten system BOA jakby dwustrefowy, co jest, uważam, bardzo fajne, ponieważ w tym modelu te kółeczko odpowiada za ściąganie dolnej strefy buta, natomiast te kółeczko odpowiada za usztywnianie języka. Model Control jest modelem o średniej twardości, tak naprawdę dla średnio zaawansowanych i dobrze jeżdżących. Wyższej klasy w but wewnętrzny, wiązany dodatkowo, podeszwa oczywiście z całym zapleczem technologicznym DC, które czerpie z deskorolki. Idealna oferta dla dobrze jeżdżących, szukających freestyle'owego, średnio twardego buta. Trzecim modelem, o którym Wam chciałem powiedzieć, jest tym razem damski model. Nie możemy zapominać o kobietach i snowboardingu. Jest to model Surge i to jest taka pozycja podobnie jak Face dla mężczyzn, z tym, że jeśli chodzi o twardość, jeśli chodzi o początki na snowboardzie, z tym, że żeby nasze kobiety się zbytnio nie męczyły sznurowaniem, które jednak w przypadku buta snowboardowego wymaga trochę siły, mamy tutaj system BOA, jednostrefowy, ale załatwiający sprawę za jednym przekręceniem tak naprawdę tego kółeczka. Ten but ma flex bodajże 5. Naprawdę pierwsze 2-3 lata na desce to jest but dla każdej kobiety, która właśnie zaczyna przygodę ze snowboardem. Ride Insano. Bardzo twardy, bardzo sztywny but. 10 na 10. Tylko dla bardzo dobrze jeżdżących. Duże prędkości, free riding, sprawny staw skokowy. Troszeczkę większa waga niż normalnie. To jest but, który zawsze i wszędzie przeniesie przeciążenie, jakie mu po prostu zadacie. Oczywiście but ma podwójny system wiązania BOA, bardzo sztywną wkładkę, podeszwę Michelin. Dodatkowo ta termoformowalność wkładki jest na bardzo wysokim poziomie. Tak naprawdę możemy po prostu z tych butów zrobić drugą skórę. Jest to but, który zdecydowanie jest dla stosunkowo wąskiej grupy osób, ale świetnie jeżdżącej, więc polecam wszystkim, którzy lubią szybko jeździć na desce, żeby pomyśleli o tych butach. Wracamy z ostatnim elementem twardego sprzętu snowboardowego, czyli związaniem. I na dzień dobry mówię o firmie Ride, która robi świetne wiązania i ma bardzo ciekawą filozofię, jeśli chodzi o produkcję tych wiązań. Więc mamy całą serię wiązań, serię C. Tutaj mamy wiązanie akurat C6, czyli wiązanie od tak zwanej średniej responsywności dla średnio i dobrze jeżdżącego ridera. Dla wszystkich, którzy lubią jeździć na stoku, ale lubią też skakać. Nie jest to ekstremalne wiązanie, nie jest to ekstremalnie twarde wiązanie, nie jest też bardzo miękkie. Jest to po prostu, uważam, taki złoty środek. C6 przede wszystkim charakteryzuje się tym, że ma nowy highback, dwustrefowy, z twardszą i miększą częścią. Ta miększa część będzie chroniła Wasz but przed responsywnością tej twardszej części, przez co z jednej strony wiązanie będzie świetnie reagowało, a z drugiej strony Wasz but nie będzie po tygodniu jazdy po prostu zniszczony w tym miejscu.
Mamy niesamowite wręcz dolne paski z rajda. Jak one działają, to muszę tak naprawdę spróbować, ale wyglądają na to, że działają świetnie. Mamy uretanowy highback, który reaguje bardzo szybko. Przy tym nie jest niewygodny, jest to taka wersja slim, naprawdę świetnie się sprawdza. I przede wszystkim, co tutaj mamy, to mamy piętkę aluminiową, a mamy kompozytową bazę. I te wiązanie tak naprawdę jest troszeczkę bardziej freestyle'owe, jest troszeczkę bardziej do zabawy. Natomiast tutaj pokażę Wam wersję A6, czyli jakby odpowiednik C6, ale z aluminiową bazą. To jest akurat wiązanie damskie, ale chodzi o to, że mamy w rajdzie możemy sobie wybrać, czy chcemy wiązanie ciut jakby miększe, jeśli chodzi szczególnie o przenoszenie tych sił, jeśli chodzi na boki, tak zwany torsion. Więc tutaj w C6 mamy kompozytową bazę, natomiast jeśli chcemy sztywniejsze wiązanie, jeśli chodzi o to, jak one przylega do deski, jak one przenosi te boczne przeciążenia, to wybieramy wersję z bazą aluminiową i w tym momencie mamy naprawdę konkretne wiązanie, które nadaje się do bardzo szybkiej jazdy. Jeśli chodzi o wiązania, nie możemy nie wspomnieć firmy Union. Union tak naprawdę jest jedną z najnowocześniejszych, najfajniejszych firm produkujących wiązania na świecie. Jeśli chodzi o materiały, chyba nie ma takiej drugiej firmy o ich dostęp do materiałów. Kontakty w Dupont zrobiły swoje i Union w tym momencie produkuje najbardziej zaawansowane materiałowo wiązania snowboardowe na rynku. Muszę to przyznać. Dlatego też wzięliśmy od razu model z najwyższej półki, model Falcor. Tak naprawdę jest to pro model Travisa Rice'a. Każdy, kto wie, jak jeździ Travis, wie, że to jest wiązanie do bardzo szybkiego freeride'u, do bardzo szybkiej jazdy. Najsztywniejszy highback, najsztywniejsza baza, super twarde paski. Dlatego to jest wiązanie dla kogoś, kto naprawdę uwielbia prędkość, uwielbia szybką reakcję, kiedy ten skręt nagle musi być wymierzony idealnie, bo inaczej się nie zmieścicie pomiędzy dwoma drzewami na freeridingu. To jest wiązanie dla Was, to jest wiązanie do Orki Liptecha, która tutaj jest obok. Z drugiej strony znów, żeby nie być tak kategorycznym, jeśli chodzi o twardość sprzętu, mamy damskie wiązanie Union Milan. I to jest wiązanie, tak jak wcześniej mówiliśmy o butach, dla dziewczyn, które dopiero zaczynają swoją przygodę albo wcale nie mają zamiaru jeździć nie wiadomo jak na desce. Po prostu chcą się cieszyć, chcą się bawić na stoku, delikatnie skręcać, robić jakieś małe obroty, delikatnie zjechać w puchu, ale nie jest to nic poważnego, nic niebezpiecznego, nie każdy z nas musi od razu być Travisem Rice'em. I to jest właśnie wiązanie, które uważam, że jest jednym z najfajniejszych wiązań damskich w tym momencie na rynku, jeśli chodzi o taki po prostu produkt na początek przygody ze snowboardem. Union Milan to tak naprawdę ideał, jeśli chodzi o początki snowboardingu dla kobiet. Powiedziałem dzisiaj dużo o sprzęcie, konkretnych produktach. Teraz wybór zależy od Was. Testujcie, interesujcie się, pytajcie, a na koniec wybierzcie coś dla siebie i pamiętajcie, że w snowboardingu przede wszystkim liczy się przyjemność z jazdy, a nie to, jaki mamy sprzęt.